Witam Państwa. Przedstawiam dzisiaj człowieka reprezentującego ogromną grupę Polaków, którzy nielegalnie opuścili PRL, a po przedostaniu się na Zachód nie zerwali łączności z ojczyzną i nadal angażują się dla dobra przyszłych pokoleń. Waldemar Stanisław Malinowski urodził się 12 kwietnia 1950 roku w Gdyni. Po ucieczce do Niemiec kontynuował naukę zawodu w zakładach MAK Krupp w Kilonii, gdzie też ukończył technikum budowy maszyn. W latach 1977-79 pracował jako koordynator w centrum obliczeniowym firmy MAK Krupp, a od stycznia 1980 roku w firmie Miele, produkującej m.in. sprzęt gospodarstwa domowego oraz przemysłowe urządzenia pralnicze. Angażował się w Towarzystwie Polsko-Niemieckim, którego działalność wspiera do dziś. Założył Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej Polonus i Polskie Stowarzyszenie Szkolne Sawa, a w latach 80. organizował transporty z pomocą dla mieszkańców Gdyni i Wybrzeża. Od 1998 roku był członkiem prezydium i do 2003 roku wiceprezesem Kongresu Polonii Niemieckiej. Organizował współpracę między polskimi i niemieckimi żeglarzami w klasie Optimist, a z ramienia zarządu oddziału młodzieżowego klubu TSV Schilksee współorganizował regaty Goldna Opti. Dzieciństwo spędził Pan w Trójmieście. Czy odczuwał Pan wtedy jakieś ograniczenia, swobody albo brak czegokolwiek? Wspólnie podczas zabaw z kolegami, koleżankami na podwórku nie odczuwaliśmy jakiegoś obciążenia i czuliśmy się bardzo swobodnie. Wszystko się zgadzało, było dobrze. Ale gdzieś tak od 1955 roku zaczęło się pogarszać. A co z tamtych lat utkwiło Panu szczególnie w pamięci? Mój ojczulek zabierał mnie ze sobą na statek MS Batory, na którym otrzymywał zlecenia. I na tym statku, pamiętam to do dzisiejszego dnia, czuję jeszcze ten zapach. Pierwszy raz w życiu biały chleb, tost otrzymałem. Moi rodzice wieczorami, jak już byliśmy w domu wszyscy, to bardzo często mieli włączone radio, słuchali wiadomości, które przychodziły od Radia Wolnej Europy. Mój ojciec kupował dzienniki. Różne gazety były w tamtym czasie. Dziennik Bałtycki, Głos Wybrzeża. I on każdego dnia rano czytał te gazety. Pamiętam, że do moich rodziców przychodziły ciotki, wujkowie i bardzo często dyskutowali o tym, co czytali, co widzieli, co słyszeli w tych środkach masowego przekazu. Dyskutowali, ale też przy zamkniętych oknach, przy zamkniętych drzwiach. I też nie za głośno, żeby sąsiedzi nie słyszeli, żeby sąsiedzi przypadkiem nie donieśli dalej, o czym rodzice rozmawiają. Naukę zawodową kontynuowałem w porcie gdyńskim na warsztatach głównych. Zakończyłem naukę jako ślusarz. Następnie otrzymałem w porcie pracę i zacząłem uczęszczać do technikum wieczorowego. Istniała jakaś perspektywa awansu? Stanowiska kierownicze pracy zajmowali przedstawiciele partii, ZMS-u i szanse istniały. Głównie dla tych, którzy tam należeli. Grudzień 1970 roku zastał Pana na Wybrzeżu. Po ogłoszeniu tych podwyżek cen doszło do protestów całego społeczeństwa. W stoczni, w porcie gdyńskim, w Dalmorze, w różnych innych
firmach i zakładach. I właściwie to ja brałem udział od samego początku w różnych spotkaniach, protestach, gdzie pokazywaliśmy nasze niezadowolenie z tego, co ówczesne władze w PZR chcieli wprowadzić. I brałem udział w pochodach już w poniedziałek 15 przy tworzeniu komitetu strajkowego. No i 17 grudnia w pochodzie zamordowanym Zbyszkiem Godlewskim, gdzie szliśmy za drzwiami od Gdynia Stoczni aż pod urząd miasta w Gdyni. To po drugiej stronie była milicja i wojsko, a my chcieliśmy w prawo. I z prawej strony tutaj było kilkunastu w cywilu, młodych mężczyzn, i oni podlecieli do nas i chcieli nas tutaj zablokować, zatrzymać. Chcieli przerwać nasz marsz i my zaczęliśmy do ludzi, którzy byli, krzyczeć: pomóżcie nam, pomóżcie, nie dajmy się sprowokować, idziemy dalej. To była naprawdę taka sytuacja, gdzie my zdecydowaliśmy się, ażeby społeczeństwu miasta Gdyni pokazać, że jednak są zamordowani, i nieśliśmy zamordowanego młodego Zbyszka przez prawie całe miasto aż pod urząd. Udział w tej demonstracji nie pozostał bez konsekwencji dla pana. Ja na przykład musiałem zmienić stanowisko na gorsze i szkoła wieczorowa, do której uczęszczałem, wykładowcami, nauczycielami byli kierownicy z naszych wydziałów w porcie i oni po prostu utrudnili uczęszczanie i zmusili do opuszczenia również tej szkoły, do której wieczorem uczęszczałem. Te przykre doświadczenia moich rodziców i rodziny, na przykład to, że zlikwidowano im w latach 50. zakład. Następnie to, co przeżyłem w grudniu 1970 roku, gdzie mi trzech kolegów zamordowano. Następne te prześladowania. Ja nie widziałem szans, nie miałem dobrych perspektyw na prowadzenie życia w Gdyni, w Polsce. I zastanawiałem się na tym, ażeby jednak opuścić ojczyznę, kraj. I przygotowywaliśmy się do wyjazdu. Legalnie wyjechać było dla takich osób jak ja prawie niemożliwe, dlatego trzeba było przygotować samemu jakąś ucieczkę w sposób nielegalny. Przygotowania do ucieczki organizowałem wspólnie z kolegami, którzy brali udział w powstaniu grudnia 1970 roku. Byli ze mną przy organizowaniu przedstawicielstwa robotników w Gdyni podczas tych protestów. Brali udział w pochodzie z zamordowanym. Tylko my w trójkę wiedzieliśmy o tym i nikomu na zewnątrz nie mogliśmy żadnych informacji przekazywać i byłoby to dla nas bardzo niebezpieczne. W niedzielę 17 października 1971 roku zdecydowaliśmy się wejść do kontenera, który był na nabrzeżu w porcie, ponieważ wiedzieliśmy, że ten kontener w najbliższych dniach będzie załadowany na statek i popłynie w
kierunku zachodu, w kierunku Wielkiej Brytanii. I w kontenerze czekaliśmy od niedzieli. Dopiero w środę wieczorem, gdzieś tak o godzinie 22, do nabrzeża przypłynął statek handlowy Jasło i zaczęło się coś dziać. Czuliśmy, że prawdopodobnie zabiorą nas na pokład. I w pewnym momencie poczuliśmy, że dźwig hakami nasz kontener zaczyna zabierać i znaleźliśmy się po paru chwilach na pokładzie statku i w tym momencie wiedzieliśmy, czuliśmy, że rozpoczęło się na dobre już. Podróż morska nie zawsze przebiega spokojnie. Jak było w waszym przypadku? Widzieliśmy, jak przepływamy koło Helu i za Półwyspem Helskim na morzu rozpoczęła się burza, był lekki sztorm i przebywanie w kontenerze zaczynało się być takim niezbyt wygodnym. Z piątku na sobotę w nocy było również bardzo ciężko, poważny sztorm. Plandeka, która przykrywała kontener, została rozerwana przez fale. My byliśmy bardzo mokrzy, także, ale udało nam się schować za plandeką, którą trzymaliśmy garściami. Także nas ci, którzy byli w sterówce, patrzyli na pokład statku, nie widzieli nas. Zaczęło się rozjaśniać. Statek zaczął normalnie, spokojnie płynąć i przez szpary w kontenerze widzimy po prawej stronie burty, że jesteśmy blisko nabrzeża. I przypominam sobie ten napis MAK Krupp na jednej dużej hali. Później był taki napis Lindenau na doku stoczniowym. No i po chwili widzimy następny napis Kiel Canal. I jak przeczytałem Kiel Canal, to skojarzyło mi to się z nazwą Kanał Kieloński. I to kolegi do Adama Stormy powiedziałem, słuchaj, prawdopodobnie zbliżamy się do Kanału Kielońskiego. Załoga statku wyszła na pokład i chodzili po pokładzie, koło nas przechodzili, ale nie widzieli, że ktoś tam za tą plandeką jest schowany. Obawialiśmy się tego, że jak wyjdziemy, to oni nas zatrzymają i chcieliśmy uniknąć tego. I zdecydowaliśmy, że zostaniemy w środku i zobaczymy, co będzie dalej. Po paru minutach, może trwało to jakieś 15-20 minut, statek odbijał od nabrzeża i płynął w kierunku dalej, do przodu. Po lewej stronie burty, przez szpary w kontenerze i po prawej stronie burty widzieliśmy ląd. Byliśmy na kanale. Wychodzimy z kanału i widzimy most. To są dwa, ale to jeden był wtedy. Most. No i tak patrzymy się w lewo, w prawo, co tutaj jest za świat, nie? No i, ale oni, ci marynarze jeszcze na pokładzie biegają i nie można się tam za bardzo wychylać, nie? No i teraz statek płynie i minęliśmy ten most i patrzymy następny most, nie? To wtedy do kumpla mówię, wiesz co, teraz powinniśmy opuścić ten statek. Na pokładzie powstała cisza. Marynarze poszli do swoich tam obowiązków, do kabin, schowali się.
i była cisza. No i my tak, ten drugi most przyszedł. Jeszcze pamiętam, jak patrzyliśmy się do góry, mijamy go, no i tak przygotowujemy się do wyjścia. Jakiś kilometr za tym mostem wychodzimy na pokład, pokiwaliśmy im do wody. Byliśmy mokrzy. Dopłynęliśmy do brzegu, ale wyjść na górę nie było takie łatwe. To rękoma po prostu wczołgaliśmy się na górę i byliśmy w stanie po prostu wstać i patrzymy, jakieś 20 metrów obok nas stał wędkarz, łowił ryby w kanale. Potwierdził nam, że jesteśmy w Niemczech Zachodnich. Ten wędkarz, on poczęstował nas papierosem. I patrzymy się, z daleka widzimy, że idzie dwóch mężczyzn w naszym kierunku, mundurowi. Mieli takie zielonkawe, ciemnozielonkawe mundury. Jak się zbliżyli, to poznaliśmy, że to są policjanci. I oni bardzo grzecznie, bardzo kulturalnie do nas podeszli i przywitali się z nami. Widzieli, że my jesteśmy mokrzy, zmarznięci, to dali nam do ochrony swoje marynarki służbowe. Dotarliśmy do posterunku policji w miejscowości Neuwittenbeck. Jednym z dwóch policjantów, którzy zabrali młodych Polaków na posterunek, był Hermann Pries, którego żona przyniosła z domu rosół, aby zziębnięci mogli się nieco rozgrzać. Damals mit Renata euch besucht und wir waren auf dem Fahrrad, ne? Znajomość zawarta w niecodziennych okolicznościach zamieniła się w zażyłość po dzień dzisiejszy. W poniedziałek przyjechało po nas dwóch pracowników służby granicznej i poinformowali nas, że pojedziemy do Lubeki, do biura, gdzie złożymy dalsze zeznania w sprawie azylu politycznego. 22 grudnia 1971 roku otrzymaliśmy pisemne potwierdzenie, że uznano nas za politycznych uciekinierów. Na początku lutego zaproponowano nam w Kilonii pracę w firmie MAK Krupp i mieszkanie. I dostaliśmy miejsce pracy w tej firmie przy produkcji silników okrętowych. Przeszedłem od 1 stycznia 1980 roku do firmy Miele. Dopiero po 17 latach mojego pobytu w Niemczech, w 1988 roku powstała możliwość otrzymania wizy wjazdowej z Niemiec do Polski dla mnie. I skorzystałem z tego, złożyłem wniosek w konsulacie w Kolonii. I po dłuższych staraniach i szykanach, które oni przeprowadzali wobec mojej osoby, jednak otrzymałem zezwolenie na wyjazd do Polski na jeden tydzień. Wyjazd do Polski był dla mnie naprawdę wielkim przeżyciem. Po tylu latach mogłem pokazać mojej żonie, moim dwóm synom, moją ojczyznę, rodziców, rodzinę, ale przejścia graniczne w jedną i w drugą stronę nie były jakąś wielką przyjemnością, ponieważ
Na tych przejściach granicznych traciło się w tamtym czasie tak mniej więcej 5 do 20 godzin postoju. Polscy celnicy i polskie służby graniczne po prostu traktowali nas poniżająco. A nawet doszło do tego, że przywłaszczyli sobie parę drobiazgów od nas, które im się nie należały. Ucieszyło mnie bardzo, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Przejścia graniczne zostały otwarte. Mieszkam w Niemczech, w Kilonii. I cieszy mnie bardzo, że Kilonia w 1985 roku podpisała układ przyjaźni z miastem Gdynią. W ten sposób Gdynia przybliżyła się do Kilonii i moja pierwsza ojczyzna jest bardzo blisko od mojej drugiej ojczyzny. Chciałem takie pytanie, czy wyjazd z Polski oznaczał koniec prześladowań? Prześladowania mojej osoby długo trwały przez osoby, które zaangażowane były w placówkach dyplomatycznych polskich, w konsulatach, w ambasadach. I są też inne osoby, które znajdują się w takiej samej sytuacji, jak i ja, i to samo odczuwają. Żeglarstwo, sprawy na wodzie, to jest całkiem coś innego. Żeglarze nie zajmują się polityką.